Jesteśmy po pierwszym meczu wyjazdowym ze Zrywem Sławoszyno. Na małym, bardzo, bardzo nierównym boisku potrafiliśmy zagrać dobrze, nawet powiem momentami bardzo dobrze. Stworzyliśmy dużo sytuacji bramkowych, zresztą 7 bramek strzelonych, jedna stracona przypadkowo, gdzie na takich boiskach nieraz rządzi przypadek, ale jestem bardzo zadowolony, bo mimo, powtarzam, takich trudnych warunków gry, gdzie to boisko praktycznie nie nadaje się do jakiejś gry dołem czy gry technicznej, potrafiliśmy stworzyć naprawdę momentami bardzo dobre widowisko i jestem zadowolony z pierwszego wyjazdowego meczu. Kolejnym przeciwnikiem w drugiej kolejce rundy rewanżowej jest Arka Prusewo. Gramy mecz u siebie w sobotę o godzinie 16. Serdecznie zapraszam kibiców. No, myślę, że to już po 5-6 kolejkach, jeżeli uda się pokonać Smolno, Stolem drugi, który na pewno jest dobrym zespołem. Klif Chłapowo, mamy takie trudne te 5 kolejek, w tym też Arkę Prusewo, gdzie naprawdę przeciwnik jeden z lepszych, ale myślę, że wszystko potoczy się dobrze i potrafimy z tym przeciwnikiem wygrać, tym bardziej, że gramy na siebie po karach za żółte kartki wraz z Grzegorz Wibrot, Arek Obrzut po kontuzji, także no, jestem dobrej myśli, po Sławoszynie też nie zagraliśmy dobrze, mam nadzieję, że wygramy również u siebie.